A gościem Wieczoru Odkrywców w Eurese jest pan profesor Rafał Habielski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan profesor jest autorem książek o dziejach polskiej emigracji po II wojnie światowej, a także o działalności historyków na obczyźnie. No i właśnie o twórczości jednego z nich dziś porozmawiamy, a okazja jest szczególna, bo 40 lat temu ukazała się w Londynie, pan profesor przyniósł tę książkę, jedna z najważniejszych publikacji o udziale Polski w II wojnie światowej, autorstwa Józefa Garlińskiego, znakomitego, chociaż stosunkowo mało znanego i niedocenianego chyba w Polsce historyka, pisarza i działacza emigracyjnego, prawda? Właściwie nieznanego w Polsce przez wiele lat. Tak, to znaczy Józef Garliński należał do takiego drugiego pokolenia. On jest urodzony przed I wojną światową. W 1913. W 1913. Kijowie. Zaczynał swoją karierę naukową, czy pisarską, można chyba tak powiedzieć, od takich prób o charakterze prozatorskim. Był właściwie kimś w rodzaju historyka niecechowego tak zwanego, nieprofesjonalnego. On pracował w ubezpieczeniach. On w ogóle późno zaczął studiować, bardzo późno. Tak, czy historia, no... No przed wojną prawo zaczął. Jakkolwiek to zabrzmi poważnie bądź niepoważnie, była trochę hobbystycznie przez niego traktowana. On był zaangażowany w ruch oporu w Polsce, był żołnierzem Armii Krajowej, był więźniem Oświęcimia. Uważał, że... W kampanii wrześniowej też wziął udział, z tego co pamiętam. Tak, był zmobilizowany, był w słynnym pierwszym pułku Szwoleżera walczył. No i po jakiś czas po wojnie ta przygoda z piórem zaczyna się na początku lat 60. Uznał, że trzeba się trochę do swoich doświadczeń, a trochę do doświadczeń ogólnopolskich odnosić. Ale co chciałem powiedzieć i co nie należy do jego niewątpliwych zasług, kierując trochę tę refleksję do odbiorcy zagranicznego. Tak. Nie wyłącznie, prawda? Tak. Bo to bardzo ważne. Funkcjonował w świecie, myślę o emigracji, gdzie mamy znakomitych historyków. Marian Kukiel, chociażby, o którym rozmawialiśmy kiedyś. Marian Kukiel, Władysław Pobuk-Malinowski, więc Oskar Halecki. Oni nie wszyscy zajmują się, to przede wszystkim jest domena Pobuka-Malinowskiego, dziejami najnowszymi. Halecki to taki, w ogóle. Taki odbiorca emigracyjny jest historią najnowszą za pan brat, także dlatego, że on ją współtworzył albo się jej przyglądał, prawda? Bo to są ludzie, którzy wszyscy nosili mundur i wszyscy w jakichś formacjach między 39 a 45 roku służyli, bądź w jakichś więzieniach siedzieli wówczas. Więc intencja, która towarzyszy pisarstwu, początkowo pisarstwu Garlińskiego, to jest właśnie taka, żeby trochę dotrzeć, żeby trochę pokazać o różne niespecjalnie dobrze znane aspekty udziału polskiego w II wojnie światowej, kierując się do odbiorcy zagranicznego. No tak, i tutaj wykorzystuje swoje życie, bo przypomnijmy, służba wojskowa w Szkole Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu. Przed samą wojną, tuż przed pójściem na front, wziął ślub z piękną Irlandką Eileen Short. W czasie kampanii wrześniowej, to już wspominaliśmy, walczył, był nawet ranny, wzięty do niewoli. No a potem wrócił do Warszawy, włącza się w działalność konspiracyjną. W kwietniu 1943 roku zostaje aresztowany przez Gestapo, więziony w Auschwitz, podobno pomyłkowo. Prawda? Wzięto go za inżyniera Tadeusza Garlińskiego, który miał związek z produkcją aparatów. On pracował, jeśli można wejść słowo, w bardzo ciekawym, newralgicznym miejscu, bo on był w wywiadzie więziennym. On był szefem wywiadu więziennego. No, chodziło o to, żeby zweryfikować te informacje, kogo Niemcy aresztowali, czy te osoby, jak się te osoby zachowują w śledztwie, jak cały ten mechanizm ukryty, to znaczy więzienny w Warszawie, funkcjonuje. No tak, trafił do Oświęcimia i to jest bardzo ważne, bo później największy rozgłos mu chyba przyniosła książka, w której opisał swoje doświadczenia. Ale to jeszcze jedno przytoczę, bo ja rozmawiałem z synem Józefa Garlińskiego. Wiem, że pan miał go okazję poznać w Londynie, ale w obozie otrzymał numer 121-421. I z tym numerem związana jest pewna opowieść. Józef Garliński opowiadał o tym, że kiedy po wojnie wylądował w Stanach Zjednoczonych, zobaczono numer na jego ręce, to myślano, że jest Żydem. Kiedy prostował, że jest Polakiem, to mu nie wierzono, że Polacy też byli w Auschwitz. I stąd być może ta inspiracja, żeby napisać prasę
Oświęcim walczący, prawda? On się z tym numerem nie rozstał do końca życia, bo są osoby, które traktowały ten numer jako coś traumatycznego i decydowały się na usunięcie. Ja go poznałem, byłem u niego w domu i pamiętam ten dzień, było lato, on był w takiej granatowej koszuli z krótkim rękawem i kolor tego numeru korespondował z tym, na co zwracałem uwagę. On zobaczył, spotkaliśmy się wzrokiem, on widział, że ja patrzę na to, mówi, Więc mam wrażenie, że to jest jakby, to jest taka rzecz, która trochę go, znaczy przesądziła jego taką tożsamość i takie powołanie. Trudno, że to, żeby tak nie było, prawda? On był stosunkowo długo. No, został aresztowany w kwietniu 1943 roku, do końca wojny, przez ponad dwa lata w obozie był. I mam wrażenie, że no nie tylko książka Fighting Auschwitz, znaczy Oświęcim walczący. Tak. Ale że nie tylko te doświadczenia osobiste, no ale takie przekonanie o tym, że to trzeba z siebie wyrzucić, że to trzeba wszystko ocalić. To jest bardzo charakterystyczne dla emigracji. W warunkach, kiedy nie ma się odbiorcy polskiego, krajowego, no ale ma się odbiorcę zagranicznego, ale co szalenie ważne, działa się w bardzo wolnych warunkach. Czyli ta refleksja historyczna nie napotyka na żadne ograniczenia cenzuralne czy ideologiczne. Tak. Więc biorąc pod uwagę, że wtedy, bo mówimy o połowie lat 70., zagadnienia związane z wojną w tej części niezachodniej Europy były znane stosunkowo słabe i poza tym nikt się nie przejawił jakichś głębszych zainteresowań. On pokazał to z takiej perspektywy, którą wystąpił w ogóle w dwojakiej roli, to też ciekawe, prawda? To znaczy świadka i uczestnika tego piekła, a zarazem osoby, która na podstawie zgromadzonych materiałów występowała w roli zewnętrznego badacza. I popularność tej książki była dla niego zachętą do napisania syntezy, o której wspomnieliśmy, Polski w II wojnie światowej, bo on, rozmawiałem z nim na ten temat i on mówił, że właśnie w połowie lat 70. zaczął myśleć o czymś takim, żeby powołać nie pierwszą, bo tutaj autorem pierwszej syntezy dotyczącej sprawy Polski w II wojnie światowej to był Władysław Pobuk-Malinowski, no ale już z innej trochę perspektywy, na nowszych materiałach, łącząc refleksję o tym, co się działo poza krajem z tym, co się działo w Polsce. No a wspominał, że takim impulsem do tego, żeby ten pomysł zrodzony w latach 70. realizować, to była Solidarność, to znaczy ten tak zwany karnawał Solidarności. Wybuch zainteresowania sprawami, o których nie można było do tej pory mówić i pisać. Podziemny ruch wydawniczy w Polsce, który część uwagi poświęcał zagadnieniom historycznym. No więc on siada i pisze tę książkę, która się ukazuje w Londynie, wydawnictwie Odnowa w 1982 roku. Tak, w Polsce dopiero w 92 roku, prawda? Pan ją przyniósł tutaj do studia, no tak, panie mam profesorze. Ją dlatego, bo byłem na wieczorze, to już było kilka lat po wydaniu tej książki, byłem na wieczorze Józefa Garlińskiego w Londynie i on mi tę książkę ofiarował. I potem się z nim widziałem jakiś czas i właśnie opowiadał mi o tym, o czym wspominałem, o takim przekonaniu, o konieczności napisania czegoś, co może to dotrze do czytelnika, do młodzieży, bo on także to dosyć akcentował, prawda, że w Polsce, tak jak na emigracji, dokonało się już zupełna zmiana pokoleniowa, wchodzi nowe pokolenie i dobrze jest, żeby on o tym okresie, który on uważał zupełnie za podstawowy i trudno się dziwić, dla przyszłości Polski, żeby to w sposób wyważony, w tej książce można różne rzeczy, czy jak każdy syntezie historycznej wytknąć różne mankamenty, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że on postarał się o to, żeby ta książka była napisana trochę bez emocji politycznych, prawda? Znaczy, żeby na podstawie zebranych informacji, na podstawie tego wszystkiego, co miał pod ręką w Londynie, napisać stosunkowo krótko. On już bardzo dojrzałym mężczyzną, po doświadczeniach, prawda? Napisać coś rzetelnego, takiego, jak było, bo to jest taki wykład trochę, prawda? Tutaj nie chodzi o to, żeby tę historię żeby te dzieje Polski w jakiś finezyjny sposób interpretować, tylko żeby dać rzetelny wykład tego, z jakimi najważniejszymi faktami, czy z jakim losem sprawy polskiej mamy do czynienia między 1939 a 1945. No i może jeszcze warto powiedzieć o jego stosunku do Powstania Warszawskiego, bo szukając w różnych materiałach, znalazłem, że z okazji 50-lecia Powstania w 1994 roku powiedział: bez Powstania trudno byłoby narodowi polskiemu przetrwać długi okres sowieckiej dominacji i komunistycznych rządów. Dziś rozumiemy,
że bez walki o Warszawę nie byłoby Solidarności. To takie mocne, prawda, zadeklarowanie, podkreślenie znaczenia powstania, no, tak, znaczy tej dyskusji polskiej. To jest właściwe dla osób o takim etosie, o jakim pozwoliłem sobie wspomnieć. On nie jest uczestnikiem powstania, on jest wtedy w obozie niemieckim, tak. Natomiast on się z polityką prowadzoną przez podziemie, z decyzjami, które podejmowali Bur Komorowski czy generał Pełczyński, w pełni identyfikował i zresztą dał temu wyraz w książce, bo mowa jest w niej także o Powstaniu Warszawskim. Józef Garliński zmarł w Londynie 29 listopada 2005 roku, no ale właściwie w Polsce jest ciągle nieznany, chociaż znaczną część swojego życia poświęcił właśnie walce o dobre imię Polski, a jego wkład w badanie i odkłamywanie historii Polski na Zachodzie, myślę, że jest nie do przecenienia, panie profesorze. Nie ulega wątpliwości, warto o tej postaci pamiętać i warto zaglądać do jego książek, które myślę, że mają wartość nieprzemijającą. A o historyku, pisarzu i działaczu emigracyjnym, o profesorze Józefie Garlińskim mówił pan profesor Rafał Habielski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. książek o dziejach polskiej emigracji po II wojnie światowej, także o działalności historyków na obczyźnie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Następny wieczór odkrywców w poniedziałek za tydzień. Krzysztof Michalski. Do usłyszenia.